Dzień dobry Państwu, Mateusz Nowacki, firma Timac Agro. Spotykamy się dzisiaj w kolejnym komunikacie sadowniczym w rejonie Belska, w sadzie jabłoniowym. Tutaj widzimy odmianę Retiona Prince, posadzoną na podkładce M9. Są to około 10-letnia kwatera. I tak jak widzimy, rośliny bardzo szybko nadrobiły ten późny start tegoroczny. Już mamy zielony pąk, w pełni zielony pąk, a nawet już miejscami pojawia się różowy pąk, w zależności też od odmiany. Cały czas kontynuujemy tutaj intensywną ochronę przed parchem jabłoni i kontynuujemy też zwalczanie mszyc i już pojawiających się zwójek w sadach, więc zwracam na to Państwa uwagę, żeby lustrować dokładnie swoje kwatery i to, co się w nich dzieje. Jeśli chodzi o odżywianie roślin, tutaj wchodzimy w bardzo intensywny okres przygotowania rośliny do kwitnienia. Czyli co nam to daje, co tu chcemy osiągnąć? Chcemy głównie odżywiać rośliny oczywiście borem, azotem, żeby wzmacniać te pąki kwiatowe, które mamy, które nam się wytworzyły. Ale na co zwracam szczególną uwagę? O zadbanie o te liście rozetowe, które widzimy, które już ładnie nam się pojawiły, powychodziły, bo te liście rozetowe będą wpływały na fotosyntezę, czyli na życie rośliny i zwiększały jej wigor. A o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby rośliny w momencie kwitnienia ten wigor miały jak największy i zaraz po nim. Ponieważ kwitnienie jest dużym stresem energetycznym dla rośliny, musimy zadbać, żeby ona w ten okres kwitnienia, tego stresu, wyszła w jak najlepszych, w najlepszym wigorze dla rośliny i jak najlepiej zawiązywała owoce. Oczywiście tutaj mamy szereg preparatów pozwalających poprawić to zawiązanie, ale tutaj głównie bym się skupił na odżywianiu borem, jeszcze może troszeczkę cynkiem, ale głównie borem, który ma za zadanie poprawić atrakcyjność kwiatów dla pszczół, odżywiać roślinę, wydłużać żywotność pyłku kwiatowego, dzięki czemu osiągniemy lepszy moment zapłodnienia, zawiązania owocu. Ale tutaj też myślę, że ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów azotowo-fosforowych, które będą dawały roślinie jeszcze tą energię potrzebną do momentu kwitnienia, właśnie w dostarczeniu tej energii pod kątem właśnie kwitnienia i zawiązania owocu. My jako firma polecamy na ten moment 3 produkty do wyboru przez Państwa. Pierwszym jest, to już jest ostatni moment na ten produkt, jest to Fertleader Leos, właśnie z cynkiem, z borem i biostymulacją w postaci kompleksu C-Active. Drugim produktem jest Fertleader Gold, tu już bor z molibdenem, zastosowanie na różowy pąk w dawce 4 litry na hektar. I tutaj już chodzi o poprawę właśnie żywotności pyłku, poprawę nektarowania, zwiększenia tego kwiatu, żeby był bardziej atrakcyjny dla pszczół. Wpływamy też na syntezę cukrów, dzięki czemu wpływamy na energię rośliny, zwiększamy ilość tej energii w roślinie. No i trzecim produktem, o którym jeszcze chciałbym powiedzieć, jest Fertleader Axis, tutaj właśnie pod kątem odżywienia rośliny azotem, fosforem w dużej dawce, dodatkowo troszeczkę cynku. Cynk tutaj, jeśli byśmy spodziewali się jakichś przymrozków, spadków temperatur, fajnie nam wspomoże roślinę i właśnie przeciwdziałanie temu stresowi. Ale co najważniejsze, jeśli chodzi o te trzy produkty, na które moglibyście się Państwo zdecydować, to jest kompleks, właśnie ten kompleks C-Active, który wpływa na to, że na rośliny działamy kompleksowo, odżywczo, ale też biostymulująco, reagująco na, żeby przeciwdziałać różnego rodzaju stresom, wzmacniać rośliny. A o co chodzi? Kompleks C-Active składa się z 3 elementów. Pierwszym z tych elementów jest aminokwas roślinny pochodzenia z alg morskich, który ma za zadanie wpłynąć na pobieranie składników pokarmowych, które dostarczamy w tej fazie rozwoju, przygotowując roślinę do kwitnienia. Kolejnym czynnikiem kompleksu C-Active jest glicyna betaina, czyli 2 najmocniejsze antystresanty, jakie mamy na rynku. Są to antystresanty właśnie pochodzenia naturalnego, wyciągniętego z tych alg morskich, które naturalnie żyją w trudnych warunkach pogodowych, są zalewane przez słoną, zimną morską wodę, bądź odkrywane i narażone na działanie wysokich promieni słonecznych. I kolejnym, trzecim elementem kompleksu C-Active jest izopentyn adeniny, czyli jest to naturalna cytokinina, która wpływa na krążenie soków komórkowych w roślinie i przyspieszenia tego krążenia. Czyli te składniki pokarmowe, które dostarczamy do listnie, ale też, które daliśmy wczesną wiosną doglebowo,
będą lepiej i szybciej pobierane i szybciej będą krążyły wraz z sokami komórkowymi w roślinie, dzięki czemu efektywniej będziemy odżywiać tą roślinę. Jeśli chodzi o ten komunikat, to będzie wszystko. Tutaj zwracam szczególną uwagę na dobre przygotowanie tej rośliny do kwitnienia, żeby jak najlepiej roślina zawiązała nam owoce, bo to już jest początkowy etap budowania jakości tego plonu, czyli zawiązanie i ilość nasion w komorze nasiennej w owocu. Zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami i do zapoznania się z tym programem odżywiania, który mamy opracowany jako firma, w której jest dużo ciekawych informacji. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.